Cześć, witajcie, tutaj Jakubowaty. Wracam po długiej przerwie spowodowanej moim nie najlepszym stanem zdrowotnym, pobytem w szpitalu. No i z grubsza problemami, innymi problemami zdrowotnymi. Długo mnie nie było, na szczęście już wracam. Z nową nazwą kanału, nazwa Gała TV. Już nie funkcjonuje, co prawda na fanpage'u na Facebooku jeszcze ona jest, ale nie umiem określić kiedy pojawi się, nie umiem określić wam czasu, kiedy pojawi się nowa nazwa na Facebooku, z tego względu, że Facebook nie chce zmienić nazwy, coś im tam nie pasuje, nie wiem szczerze jak, czym oni się zajmują, ale nie pasi im nowa nazwa. A nowa nazwa to Forza Football. Moim zdaniem nazwa, która nieco bardziej kojarzy się z piłką nożną niż nazwa Gała TV. Natomiast też zmieniłem tą nazwę z tego względu, no, że troszkę nie za bardzo ona funkcjonowała i wiedziałem, że kiedyś to musi nastąpić. Właśnie zmiana nazwy. Słuchajcie, dzisiaj zajmę się tym, co ostatnio troszkę drażni kibiców w Polsce. Mianowicie słaby poziom. Tak, to jest faktycznie temat, który trzeba poruszyć, bo ja jako kibic Wisły, no niestety od paru lat już muszę się przyzwyczajać do tego, że moja drużyna nie zachwyca. Ale nie będzie to odcinek stricte o Wiśle Kraków, tylko porozmawiamy sobie ogólnie o problemie polskiej piłki. Jakiś czas temu Legia Warszawa uzyskała historyczny awans do Ligi Mistrzów. Jakby nie patrzeć, okazja no, do pokazania się w Europie. Wszystko pięknie, fajnie. Nagonka medialna, jedna z największych, jakie kojarzę, związanych oczywiście z piłką nożną. Wszystko pięknie, fajnie. Przychodzi pierwszy mecz. Pyk, nie ma. 6-0. Nadzieje polskich kibiców rozwiane na jakiekolwiek szanse awansu Legii. Chociaż umówmy się, no, czy jakiekolwiek szanse Legii były, trafiając grupę z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona? No sorry. Ale no, jakieś tam zawsze były, może jeszcze są, ale czy będą po najbliższym meczu z Realem Madryt? Ciężko jest mi to powiedzieć. Legia dostaje lanie od Borussii 6-0. I ja się chciałem zastanowić tutaj, bo wszystko pięknie, fajnie. Jakby nie patrzeć, w Polsce Ekstraklasa jest dość dobrze, może powiem tak, jest dość dobrze tak pokazywana przez media jako liga, która wchodzi na coraz lepszy poziom. Mówi się nowi zawodnicy z zagranicy, lepszy poziom szkoleniowy, jakieś tam transfery, nie wiadomo za jakie pieniądze. No i co się dzieje? No właśnie. Prawda jest taka, że nic nie zmieniło poziomu polskiej ekstraklasy, a to, że Legia jest gdzieś tam w dole tabeli, to już o wszystkim świadczy. Nie chcę gdybać, co by było, gdyby to Lechia Gdańsk, czy tam Jagiellonia, która teraz jest liderem, grała zamiast Legii w Lidze Mistrzów, bo podejrzewam, że byłoby tak samo, a może i gorzej. Kolejny problem to jest to, myślę, że to jest problem bardzo znany w naszej piłce, to jest brak stabilizacji. Brak stabilizacji trenerskiej oczywiście. Przykładów nie trzeba szukać wielu. Najsłynniejszym to chyba tak z poprzedniego sezonu, kiedy aż cały odcinek o tym zrobiłem, no, gdzie Tadeusz Pawłowski, trener Wisły, został zwolniony po 3 meczach. Nie da się tak zbudować zespołu. Nie da się. Teraz był Czerczesow w Legii, który tam dobry sezon miał. Legia zdobywa mistrzostwo. Czerczesow odchodzi, w moim zdaniem, w dość niejasnych warunkach. Przychodzi Besnik Hasi, trener Anderlechtu Bruksela. Słuchajcie, jak ja to pierwszy raz usłyszałem, to sobie pomyślałem, o matko, co ta Legia teraz będzie robić? No przecież oni mają zagwarantowaną Ligę Mistrzów. Do tego doszli nie wiadomo jacy piłkarze. Wszystko pięknie, fajnie. Pieniążki się posypały.
Prawda jest taka, że to tylko była taka jakby, może nie podpucha, ale coś w stylu jakiejś gry ze strony włodarzy Legii, bo opakowanie tego wszystkiego było naprawdę bardzo dobre. I przynajmniej ja się dałem zwieść, a wyszło jak wyszło. Legia gra szajs, Legia przegrywa mecze, Legia zmienia trenera po jakimś tam okresie początkowym sezonie. Nielogiczna sytuacja. Przychodzi Jacek Magiera, do którego ja osobiście nie miałbym zaufania, gdyż no jest to trener jeszcze niedoświadczony, a przede wszystkim bardzo młody, wbrew pozorom, bo on nie ma nawet 40 lat, tak więc to jest jeszcze dość młody człowiek. No i sytuacja wygląda lekko niefajnie. Ci wszyscy piłkarze, którzy przyszli, mieli być taką jakby tylko kropką nad i, że polska piłka klubowa zrobiła postęp. A ja mam wrażenie, że zrobiła krok w tył, że najlepsze zespoły, które powinny teraz ścigać się już o mistrzostwo, są gdzieś w dole tabeli. Dla mnie to jest chora sytuacja. Jakie jest rozwiązanie na to? Nie wiem. Na razie nie widzę żadnego rozwiązania. I dopóki nie będziemy mieli większej stabilizacji, typu nie zwalniamy trenera po miesiącu czy po dwóch, bo on nie jest w stanie w takim odstępie czasu zbudować zespołu. Mamy paru dobrych trenerów w ekstraklasie. Który z nich jest najlepszy? No to może nie będę się wypowiadał, ale jak już musiałbym wskazać jedno nazwisko, to chyba powiedziałbym Czesław Michniewicz, bo czego on się nie dotknie, to jego zespół gra dobrze. Nawet bardzo dobrze, biorąc pod uwagę teraz wyniki Termaliki, która w zeszłym sezonie tam gdzieś się biła o utrzymanie, a teraz kto wie, czy nie pobiją się nawet o czołowe lokaty. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. No ale dopóki nie będziemy mieli stabilizacji w polskiej piłce klubowej, dopóki nie położymy większego nacisku na szkolenie, bo wbrew pozorom talenty są, ale nie ma gdzie rozwijać tych piłkarzy, a te wszystkie, wiadomo, jakieś akcje, to wbrew pozorom to jest chyba pic na wodę. No zobaczymy za parę lat, ale na moje myślenie to na razie nie widać światełka w tunelu, a pieniędzy bez wyników na pewno nie będzie. I do momentu, kiedy nie zrobimy czegoś pracą, ciężką pracą, ciężkimi treningami, to nie będziemy mieli nic w piłce klubowej. Dlatego ja jestem przerażony tą sytuacją i nie wierzę, że ściąganiem piłkarzy z zagranicy za duże, jak na polskie warunki, pieniądze coś zmieni, bo moim zdaniem nie ma sensu tego robić, bo był transfer Odzidzi Ofo, który ponoć grał w Premier League, a prawda jest taka, no, że on jakoś nie bardzo wyróżnia się na tle całej Ekstraklasy. No, jak ktoś, powiedzmy sobie szczerze, gra w Premier League, to raczej powinien być, może, znaczy raczej powinien się wyróżniać na tle Ekstraklasy, a nie wydaje mi się, żeby się jakoś bardzo wyróżniał. Tak więc mówię, dla mnie sytuacja słaba. Jakie są prognostyki? Nie chcę się na to wypowiadać, bo w Ekstraklasie jest wszystko możliwe, ale jedno jest pewne, Legia z grupy Ligi Mistrzów raczej nie wyjdzie. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o 24 odcinek vloga piłkarskiego na moim kanale. A piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat sytuacji polskiej piłki klubowej. Na razie nie będę publikować nic na fanpage'u, dopóki nie zmienią mi tej nazwy. Być może założę nowy, może coś z nim zrobię, nie wiem. Wszystko się okaże w najbliższym czasie. No i to tyle. Dzięki i do następnego odcinku.